Jan Christian Andersen, baśnie. Baśń pierwsza, Świniopas. Był sobie pewnego razu bardzo ubogi książę. Miał księstewko małe, ale dość duże na to, by mógł się ożenić. A chciał się właśnie żenić. Była to co prawda zuchwalstwo, że odważył się spytać córki cesarza, czy chcesz mnie mieć za męża? Ale jednak ośmielił się to uczynić, bo imię jego było sławne na cały świat. 1000 księżyczek zgodziłoby się chętnie, ale dowiecie się zaraz, co uczyniła córka cesarza. Zatem słuchajcie. Na grobie ojca księcia rósł krzak róży. Cudny krzak róży. Zakwitał raz na 10 lat i to jedną, jedyną różą. Ale ta róża pachniała tak słodko, że wąchając ją, zapominało się o wszystkich zmartwieniach i troskach. Miał też książę słowika, który tak pięknie śpiewał, jak gdyby w jego gardziołku mieściły się wszystkie niebiańskie melodie. Tę różę i tego słowika miała dostać księżniczka. W tym celu róże i słowika włożono do srebrnych szkatułek i tak posłano je księżniczce. Cesarz kazał przynieść dary do wielkiej sali, gdzie księżniczka bawiła się z damami dworów gości. Przez cały Boży dzień nie robiły nic innego. Gdy zobaczyła duże szkatułki z darami, klasnęła z radości w ręce i zawołała. Ach, gdyby to był maleńki kotek! Ale w szkatułce była cudna róża. Jakże ładnie zrobiona, powiedziały wszystkie damy dworu. Jest więcej niż ładna, powiedział cesarz. Jest piękna. Lecz księżniczka powąchała różę i była bliska płaczu. Fe, ojczulku, powiedziała. To nie jest sztuczna róża, tylko prawdziwa. Fe, powiedziały wszystkie damy dworu. Prawdziwa. Zanim się zaczniemy gniewać, zobaczymy, co jest w drugim pudle, powiedział cesarz. Wyjęto zatem słowika, który zaczął tak pięknie śpiewać, że nie można mu było nic zarzucić. Sacre bleu, zawołały damy dworu, gdyż paplały wszystkie po francusku. Jedna gorzej od drugiej. Jakże ten ptak przypomina mi pozytywkę świętej pamięci cesarzowej, powiedział stary marszałek dworu. Zupełnie ten sam ton, ten sam wyraz. Tak, powiedział cesarz i rozpłakał się jak dziecko. Chyba to nie jest żywy słowik, powiedziała księżniczka. To żywy ptak, powiedzieli ci, którzy przynieśli dary. W takim razie wypuśćcie go, zawołała księżniczka i w żaden sposób nie chciała widzieć księcia. Ale on nie tracił nadziei. Posmarował sobie twarz na brązowo i czarno, wcisnął głęboko na oczy czapkę i zapukał do drzwi. Dzień dobry, cesarzu, powiedział. Czy mógłbym dostać jakąś służbę na dworze? Wiele ludzi szuka tu pracy, powiedział cesarz. Ale zobaczymy, potrzebuję kogoś, kto by mi pilnował świni, których mamy tu bardzo dużo. W ten to sposób książę został cesarskim świnopasem. Dostał na mieszkanie ciasną, brzydką komórkę obok świńskich chlewów i miał w niej pozostać. Cały dzień pracował, a kiedy nadszedł wieczór, zrobił prześliczny mały garnuszek z dzwoneczkami. Wokoło, kiedy w garnuszku gotowało się dzwoneczki, dzwoniły one ślicznie i grały starą melodię. Ach, kochany Augustynie, wszystko minie, wszystko minie. Ale największa sztuka polegała na tym, że kiedy się trzymało palce nad parą wydobywającą się z garnuszka, można było natychmiast poczuć zapach wszystkich potraw, jakie gotowały się we wszystkich kuchniach świata. No to było przecie coś zupełnie innego niż jakaś tam róża. Księżniczka poszła ze wszystkimi damami dworu na spacer i usłyszywszy melodię, uradowała się niezwykle, bo właśnie potrafiła to grać. Ach, kochany Augustynie. Była to jedyna melodia, którą umiała zagrać i to tylko jednym palcem. To właśnie tylko umiem, powiedziała. Musi to być wykształcony świniopas. Słuchaj, idź do niego i spytaj, ile kosztuje ten instrument. Jedna z dam dworu musiała pójść, ale przedtem włożyła drewniaki na nogi. Ile chcesz za ten garnek? Spytała dama. Chcę 10 pocałunków księżniczki, powiedział świniopas. Na litość boską, zawołała dama dworu. Ani jednego mniej, odpowiedział świniopas. Co on mówi? Spytała księżniczka. Nie mogę tego powtórzyć, odezwała się dama dworu. To potworne. Możesz mi szepnąć do ucha. Więc szepnęła. Jaki niegrzeczny, powiedziała księżniczka i szybko odeszła, ale gdy przeszła kawałek drogi, dzwoneczki zadzwoniły przepięknie. Ach, kochany Augustynie, wszystko minie, wszystko minie. Poczekaj, powiedziała księżniczka. Spytaj go, czy wystarczy mu
10 pocałunków dam dworu. Dziękuję, odszedł świnopas. 10 pocałunków księżniczki albo nic. Cóż to za uparte stworzenie, powiedziała księżniczka. Musicie mnie zasłonić, żeby nikt tego nie widział. I damy dworu ustawiły się naokoło, rozcapierzyły swoje suknie i świniopas otrzymał swoich 10 pocałunków, a księżniczka dostała garnek. Co było dalej? Jeżeli chcecie się dowiedzieć, zapraszam. Napiszcie mi w komentarzach. A dziś pozdrawiam DailyLife.m i Ani. Pa, pa, do jutra.